Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Macieju. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy do nowego projektu wziąć Fluttera czy Ionic? Pyta Pan Maciej. Czy do nowego projektu wziąć Fluttera czy Ionic? Co wziąć do nowego projektu? Pyta Pan Maciej. Czy Fluttera? Czy Ionic? No, Fluttera, chociaż karty są bardzo pozytywne i w jednym i w drugim przypadku bardzo, bardzo pozytywne, dlatego musiałam sobie dołożyć jeszcze kilka, natomiast zdecydowanie najpiękniejsze karty są przy Flutterze, ale oczywiście po kolei. Co wziąć do nowego projektu? Jeżeli chodzi o Fluttera, co jest na tak paść kielichów? Paść kielichów mówi o tym, że należy absolutnie pokonać wszelkie wątpliwości, brak wiary w siebie, jakieś kompleksy, jakieś takie smutki, taką energię typu ja nie dam rady, nie podołam, to nie dla mnie, jestem za słaby, za słaba, tak? Absolutnie trzeba to okiełznać, wygonić kompletnie, żeby to gdzieś tam odeszło w dal, bo to nie sprzyja, taka energia nie sprzyja, jest kompletnie nieprawidłowa, niewłaściwa, nie jest prawdą i może tylko poprzeszkadzać, a nie wnieść nic pozytywnego, tak że pokonujemy taką energię. Co jest na nie rycerz denarów? No i to samo, tak? Rycerz denarów w negatywie bardzo często mówi mi o tym, że no właśnie, czujemy się za słabi, czujemy się niepewnie w jakiejś kwestii, czujemy, że kogoś nie doganiamy, czy czegoś nie jesteśmy w stanie osiągnąć, tak? Absolutnie to też jest do poprawy, bo to jest też w negatywie, czy to nie sprzyja, nie będzie sprzyjające, nie pomoże w niczym, a tylko może poprzeszkadzać, także absolutnie taką energię rycerza denarów również pokonujemy. Za wysokie progi, tak? Coś tego typu. Nie wolno w to iść. Należy to pokonać absolutnie. No i karta rady, karta wiary. Czyli również, no, bardzo podobna energia, bardzo. Także to wszystko jest do pokonania. Już jakby od razu. Karta wiary, no również mówi o braku wiary w siebie, o braku pewności siebie. No to również jest taka energia, nie potrafię, nie dam rady, to nie dla mnie. Bycie czymś na pół gwizdka, tak? Także absolutnie to też jest do pokonania. Wierzyć w siebie, wierzyć w swoje możliwości, w swój potencjał. Nie bać się iść do przodu, nie bać się walczyć o swoje. Po prostu tutaj wszystko jakby się opiera na tym, żeby pozbyć się kompleksów, pozbyć się wątpliwości, iść w nowe, nie patrzeć na jakieś negatywne doświadczenia i absolutnie, jeżeli idziemy, to idziemy na całość, tak? Dołożyłam sobie trzy karty i mam tutaj fantastyczną energię. Dziewiątka denarów, dwójka kielichów i dziesiątka denarów. No super, lepiej być nie może. Dziewiątka denarów mówi o dostatku, o dobrobycie. Tutaj jakby w tej karcie niczego nam nie brakuje, tutaj jest wszystko. Wszystko, czego nam potrzeba. Jest sukces, jest zwycięstwo, są bardzo duże korzyści finansowe, sukces zawodowo-finansowy, korzyści tak materialne, sukces, przepraszam, na każdym polu w zasadzie. Tutaj niczego nam nie brakuje, jest wszystko, czego nam potrzeba. I korzyści, i pod każdym względem. Dwójka kielichów mówi o spełnionych marzeniach, o zrealizowanych planach, o pierwszych miejscach, o najwyższych notach, najwyższych stanowiskach, najlepszym wynagrodzeniu. No o wszystkim, co jest najpiękniejsze, tak? Po raz kolejny tutaj. Także no zdecydowanie idziemy ze swoim życiem ramię w ramię, tak? Nie boimy się, idziemy, stawiamy czoła wszystkim wyzwaniom. No pierwsze miejsca, najwyższe noty, super. Dziesiątka denarów za chwilę. Dziesiątka denarów to jest najlepsza karta, jaka mi wychodzi w kwestiach zawodowo-finansowych. To są znowuż bardzo, bardzo duże korzyści materialne. Rozwój ogromny. Również to jest karta, która mówi o przedłużaniu rodu. Tworzeniu trwałych struktur. Struktur na zawsze, a przynajmniej na lata. Tutaj naprawdę mamy coś taki konkretnie, tak? Konkrety, fundament. No, fantastyczna karta. Te trzy karty, które są obok siebie, no, dają naprawdę najlepszy wynik z możliwych. No, już lepszego chyba być nie może.
Czyli zdecydowanie według kart Fluttera należy wziąć do nowego projektu, bo dzięki temu będą ogromne korzyści, ogromny sukces, no i wszystko tak naprawdę, czego potrzeba. Także no zdecydowanie Fluttera. Jeżeli zaś chodzi o Ionic, co jest na tak Rycerz Kielichów? No Rycerz Kielichów mówi o powrotach do sprawy, które wydawałoby się, że są zamknięte, są za nami, a jednak nie. Czyli generalnie Ionic może być tutaj bardzo korzystny i bardzo przyszłościowy, no ale za jakiś czas, jeszcze nie teraz, z jakiegoś powodu, czyli nie do tego projektu według kart, ale do jakiegoś kolejnego jak najbardziej, ale nie do tego. Co jest na nie czwórka mieczy? No tu należałoby pokonać wszelkie wątpliwości, smutki, jakieś takie stany depresyjne, lękowe, depresje, jakieś takie, nie wiem, choroby różnego rodzaju, tak? Smutki, nerwy, przygnębienie, no bo to może się pojawić z jakiegoś powodu, gdybyśmy wybrali teraz, tak? Także to no nie jest korzystne, może tylko poprzeszkadzać również, ani z dobrego nie wnieść, także no teraz to nie będzie dobre. Karta Rady Ósem Kardynałów, no to jest karta, która mówi o tym, że należy przyjrzeć się tej sprawie jeszcze tak dokładniej, tak, przeanalizować wszystko, przepracować, przeklikać, tak. Tutaj należałoby no po prostu taka koronkowa praca, tak, szlifowanie, precyzowanie, no taka energia tu będzie sprzyjająca. Tu też mam fantastyczne karty, naprawdę, Trójka Denarów, As Kielichów, Rzutka Kielichów. Trójka Denarów mówi o kooperacjach, o współpracy, o dawaniu z siebie dużo, tak, dużo energii, dużo czasu, poświęcaniu, tak, dużo energii, dawaniu z siebie, poświęcaniu dużo czasu, poświęcaniu jakby części siebie, tak, jeżeli nie całości, ale to jest taka praca, w którą inwestujemy i która nam dużo jakby daje, która się jakby wymierne korzyści przynosi. Także tutaj jakby no, bardzo fajna energia. As Kielichów, no również nowe początki, nowa jakość, nowy komfort życia, motylki w brzuchu, zauroczenie, tak, wszystko co jest takie piękne, nowe, świeże. No Szóstka Kielichów to też powroty do dzieciństwa, przyjaźń, miłość, wsparcie, no to też jest bardzo dobra energia. Tutaj również mamy wszystko, czego potrzebujemy. Fajne, pozytywne otoczenie, rodzina, no spełnienie marzeń również. No piękna energia, piękne karty, ale mimo wszystko, no jednak troszkę lepiej wygląda Flutter. No Ionic naprawdę wygląda świetnie, ale nie teraz, nie do tego projektu, za jakiś czas, do kolejnego na przykład, owszem, jak najbardziej, bo karty są super, energia jest super, także do kolejnego projektu jak najbardziej, ale do tego zdecydowanie Flutter, no wszystko tutaj jest możliwe, cały wszechświat sprzyja, tutaj nie ma jakby rzeczy niemożliwych i ogromne korzyści również, także według kart zdecydowanie do nowego projektu Fluttera należy wziąć. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za zaufanie. Trzymam kciuki i życzę powodzenia. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia.